Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Punkus i zapraszam na kolejny odcinek Cyberpunka i... bo na tyle. Hanako wygląda podejrzanie młodo, pracuje nad przepewnie śmiertelności, Saburo definitywnie nie żyje. Dobra, bo chłop tu coś gadał, że Saburo jest chyba zamrożony, czy coś takiego jak wampir w trumnie. Spójrzcie na ich martwe oczy, na ich wiecznie młode ciała. Korporacja jest tylko przykrywką nie możemy pogadać? Chyba, że muszę poczekać, aż skończy. Nieżyciowych. Powiadam wam, Saburo nie umarł! Pogrążony co to był za glitch? W rodowej krypcie. O, właśnie. Pije krew swoich... Aha, jasne. Saburo definitywnie nie żyje. Wiem, co mówię. Jesteś zdziwiony. Skąd ta pewność? Widziałeś jego śmierć na własne oczy? No... Tak się składa, że... Nie. Nie widziałem. No właśnie. No właśnie! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alpha Centauri! To ich krew wypił przed laty z Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Gary, nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców. Myślałem, że wybuchnie białym płomieniem czy coś, ale... Poznaję. Uniwersa mi się pomyliły, przepraszam. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w tobie apostoła prawdy. Co mi tam bierz? Już? Wszystko? Ale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niech najpatrzy. Baj. I statek matka spowije niebieskie. Szykujcie się, bo przybywają. No dobra, to załatwione. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż teoretycznie cały czas mam ten znacznik tutaj ustawiony, więc nie wiem, czy... Może muszę poczekać, aż on skończy ten dialog i znowu mogę się do niego wtrącić? Czy po prostu przyjechać tu za jakiś czas? Nie wierzycie w ich istnienie i tym sposobem oddajecie im zwycięstwo! No dobra, I guess, że muszę tu przyjechać kiedy indziej. Tak, fale radiowe i tak dalej. Dobra, proszę, o, ja wiem, że zajebisty. Patrzcie, jak się zbierają, zdjęcia se robią, kurde, no, mój, zgadza się, tak, dziękuję. A teraz się łaskawie odsuńcie, bo nie chciałbym was znowu przejechać. Nawet nie reagują na klakson, patrzcie, co będzie jak... Kurde, no nie, zastawili mnie. Nie wyjadę stąd, bo już ich potrącam i zaraz będzie rozpierdol. Patrzcie, delikatnie jadę do tyłu, nie? No właśnie. Cofnąłem, żeby w nich nie wjechać. Oni zaczęli spierdalać. Także ten, wesoło. Dobra, jedziemy robić zadanie dla Kerego, bo to podobno jakiś dłuższy wątek, potem trzeba czekać jeszcze na jego telefony i... O, właśnie, w ogóle dostałem wiadomość od Nixa, że mam do niego przyjechać, bo mam dla mnie robotę. A, Mistrz Zen, to nie. To było to? Udaje się na miejsce spotkania między 0.30 a 3.30. Jest 0.58, więc... O, nie w tę stronę. O, to niespodzianka. Więc myślę, że zdążę. Ile tam jest? 3 km. No, powinienem się wyrobić na spokojnie. Moją kwadrą Cthulhu. Tam ogólnie cały czas jestem w strefie walki po akcji z Ozobem, czy jak mu tam było. Jest ogólnie dziwna sprawa, ale nikogo już tam nie ma. Nikt się nie chce strzelać, więc nie wiem, może coś się zbaksowało. Delikatnie. Chociaż dziwne w sumie, bo ten, no, zresetowałem grę już od tamtego czasu, więc teoretycznie jak coś było nie tak i się zawiesiło, to powinno się odwiesić, ale no najwyraźniej nie tym razem. Prosto, dobra. Głosy w komentarzach były takie, że po pierwsze nie macie nic przeciwko temu, żeby zrobić kolejne zakończenie na sam koniec już Cyberpunka, żeby zrobić zakończenie z Panem. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że
nie macie nic przeciwko, jeśli chodzi o treść kontentu, która się tutaj będzie pojawiać, więc absolutnie mogę robić to, co mi się żywnie podoba na tych odcinkach i tak też chyba taki mam też zamiar. Także trochę myślę, że z tym cyberpunkiem sobie tutaj jeszcze czasu spędzimy. Mamy kontrakty, cyberpsychozy jeszcze, tarota fajnie by było też zrobić wszystko. Kurde, poza zleceniami NCPD, bo tego mi się nie chce. Bo tam jakoś mało ciekawe są. Ale resztę możemy sobie jak najbardziej zrobić. Tym bardziej, że kontraktów też już chyba za dużo nie ma nawet. Zresztą możemy to sobie zobaczyć. Najwięcej chyba właśnie miała Regina, jeśli chodzi o ilość kontraktów, bo miała aż 22, które wszystkie mi się udało zrobić. Wakako ma 8, to jest tyle co nic. No, temu już skończyłem. Tu jest jeszcze Padre. Padre też nie miał chyba jakoś dużo. 11, no nie, dobra, to jednak trochę było. Tu gdzieś jest... jest 10, no dobra, to też trochę. I tu jest jeszcze Dakota. Dakota ma 9. No dobra, to jednak trochę jest. I to chyba wszyscy fikserzy, tak mi się wydaje przynajmniej. No, także trochę tych rzeczy jeszcze jest. Jakoś sobie będziemy tym żonglować pomiędzy tymi właśnie większymi jakby misjami, które mamy, czyli Kerego i Nixa aktualnie. I ten. I jakoś sobie będziemy tym liczyć cały czas. No i Porsche John'ego, który tu zostawiłem, bo mi się nie chciało nim jechać wtedy w momencie, w którym je zdobyłem pod koniec odcinka, jak liczyłem następny, to się przesiadłem i to auto od tamtej pory tam stoi. Nie wiem, ile odcinków minęło, ale trochę już tam jest. Ej, podejrzewam, że już będzie tam stało do końca świata. Ciekawe, czy moje ten zdublowane Cthulhu też jest tam na tej jednej ulicy. czy zniknęło, już się zdespawnowało. Spoko, w sobie mogę sobie porozstawiać auta. O chuj. Mogę sobie porozstawiać auta po całym mieście i sobie tylko przeskakiwać. Z jednego do drugiego. Sobie robić takie punkty jak ten, jak kiedyś gońcy pocztowi, jak konno jeździli, to mieli, wiecie, były różne punkty, gdzie po prostu sobie zmieniali konie. No bo jeden nie mógł pokonywać jakichś tam, wiecie, nieskończonych odległości, to tak samo będę miał z samochodami. Dobra, zaczekaj na Kerego. Dzień dobry, miałem tu zaczekać na Kerego, więc będę tu czekał, dobra? Tylko tak po prostu? Fajnie, że jesteś. Siadaj, o. Przejedziemy się. Nie, no, szanujmy się trochę, dobra? No taki incognito jesteś, czekaj, bo ktoś zaparkował jakoś chujowo, wiesz? Sorry, chyba zarysowałem. Wiedziałeś, gdzie się ustawić, kolego. Dobra, ja rozumiem, że ten, dla niepoznaki, tak? Jak tylko cię zobaczyłem wtedy u mnie, pomyślałem, że ten to ma jaja. Do tej roboty. A ja nie mogę rozjeżdżać ludzi. Potrzebuję kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A taki jest plan. Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło i... Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej. Okay. A tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery? A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę i chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił wała. No dobra, ale masz z tymi laskami problem, bo... Serio? Nie widzisz, co tu się odpierdala? Ale chuj z tym, to teraz nieważne. Zrozumiesz wkrótce. Teraz posłuchaj, co zrobimy. Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kerry, biorący sprawy w swoje ręce, kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę nad bazą. Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu.
No dobra, muszę przyznać ciekawy sposób na eliminowanie... Chciałem powiedzieć konkurencji, ale jaka to konkurencja, no? Po prostu sobie grają twój cover. Jeśli 1-1, to miałeś prawo się wkurwić. Jeśli zrobiony po swojemu, to no, nie jesteśmy. Do końca tutaj jakby podzielam twoje zdanie, ale okej. Okay. Co tu masz ciekawego? Kurwa. Bagażnik. Wyciągnij graty stamtąd. Oho, wdepłem. No, no. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Ash. No, bierz się. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comer, tę DJ-ka? Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korp z biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Piękna śmierć. Dla obydwu stron. Gdybym miał wybierać, jak mam odejść z tego świata. Rozłóż ją tutaj. Dobra, chowaj się. Szybko. Niepozorna. No to szybko. W takim razie. Za świetnikiem. Tu mnie nie znajdą. Nie? A będziemy udawać te czekających na autobus. Dobra. Kurwa. A teraz co? A teraz czekamy. Automatyczne moduły, kolce puste w środku, żeby lepiej kontrolować zatrzymywany pojazd. To jest policyjna kolczatka. Granaty zresztą też. Skąd to masz? Z tego samego źródła, co designerskie prochy, nieopatentowany jeszcze model audiovoxu i świeżutkie melony Jubari. Czarny rynek. Fani. Ja dostałem Cyberpunka na przykład, także... Rozumiem. Na granaty pewnie jeszcze przyjdzie pora. No i jest, jak w zegarku. Ten co robi? No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Kurde, czekajcie, nie. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Pojebało was? Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi, rączki przed siebie. Mogę. Mamy technologię. Wysiadaj. Grzecznie, bez wydziwiania, to nic wam się nie stanie. Pomyliły wam się chyba transporty, kurwa, my nie... Powiedziałem grzecznie. Kładź się na ziemię, trzeciego upomnienia nie będzie. Ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Nie chciałem używać Skipiego, bo Skipi lubi sobie wystrzelić przy celowaniu, więc... Wolałem, wiecie... Odpuścić. Te graty są warte lekko licząc kilkaset tysięcy. Naprawdę chcesz to zniszczyć? Nie lepiej to zawinąć? Proszę cię. W życiu niczego nie ukradłem. Kurwa, tak? To ciekawe, kto mi podpierdolił struny, jak zaczynaliśmy grać w samuraju. Nigdy nie miał swoich. No. Spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo. Spierdalać mówię. Teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastiku. To będzie taki twój autograf, co? Zgadza się, więc lepiej nie spudłuj. Zajebiście. Dobra robota. Kurwa, Kerry.
To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. Aha. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę. Jebane bez talencia. Sukces? Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Nie lepiej było po prostu zatrudnić prawnika? Ty to mówisz? Mam dość przerzucania się papierkami i fałszywymi uśmieszkami. Tu chodzi o jasny przekaz. Tak się załatwia sprawy w Night City. Gliny, spierdalamy. O! Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. A koniecznie musimy tym gównem, którym tu przejechaliśmy? Dobra. Wiesz, przekaz przekazem raczej nie ogarną, że po ty i że nikt ich tu nie chce, tylko po prostu ktoś ich napadł w Night City. No i znaczy tyle. Czy robimy coś konkretnego? Więc przekaz może być też trochę niejasny. Dobra, off-road, zapnij pasy. Ostatni raz uciekałem w liniarzu w 2020. Byliśmy totalnie zrobieni, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. No wiesz co, mają całkiem spore. Jeszcze nie otwieraj szampana. To nie koniec, siedzą nam na ogonie. No wybrałeś kurwa taczkę zamiast samochodu do ucieczki. Ej, zaraz mnie odjebią, nie? No dalej, chujki. Dobra, nie, ja nie potrafię uciągnąć 120 na prostej drodze. Mamy ich. Zaraz nam silnik wypierdoli, nie? Już zgubiłem, dobra, udało się. Zgubiliśmy ich. No, wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street. Koniecznie tym... Tym, tak? Dobra. Jakżeś się uparł, to proszę bardzo. Nie będę próbował nawet zmieniać, bo pewnie się nie da. Kiedy już pewnie nie wysiądzie. A raczej nie ma takiej opcji. A raczej będzie na mnie krzyczał, że mam wracać do samochodu. Już sobie chyba NPC patrzy jedno auto, do którego wsiada, to raczej chyba nie można mu zmienić zdania. Tak mi się coś wydaje. No dobra, na szczęście nie było to jakoś turbo daleko. Kurde, coś mi w gardle stanęło. Na szczęście był to w miarę kawałek drogi do przejechania, więc już tyle mogłem przeżyć. Ja za chwilę wsiadam w moje naprawione Cthulhu i możemy rozbijać się dalej. Jedziemy do Nixa sobie teraz. No jestem ciekaw, co on tam wymyślił ciekawego. Przepraszam. Cóż to za zadanie będzie dla mnie tam miał? Ekscytujące, niesamowicie. Kerry Eurodyne jada w tanich barach? Chłopie, tu dają najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. A jak nie, to faktyczna smoła, tak? Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłem. Oby była dobra. W sumie jak zaczynaliśmy z samurajem, muszę sobie zrobić, jak skończę odcinek. Wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. No, bez przesady, struny nie są aż takie drogie. Hej, Rachel. Dzień dobry, panowie. Kojarzę tę dziurę. Te zapachy. Ale skąd? Słucham. No pewnie tu przychodziliście, co? Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. W
Rozpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Mhm. Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. Szacunek. A dla ciebie? Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Falę energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Serio, aż tak zaszły ci za skórę? Patrz, przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największy hit. Kurwa, takie przeboje wysra każdy, ty też byś dał radę. Myślę, że poszłoby mi trochę lepiej. Fajne dziewczyny, co się obawiasz. Nie wiem, o co chodzi, więc pewnie o kasę. No, nie słyszałem twojego, więc jakby... Wiesz, chyba, że to nie był ten cover, o którym mowa. No, wiesz... Nic ciekawego, moim zdaniem, ale no... Wiesz, każda muzyka znajdzie swoich odbiorców. Nie możesz, kurwa, tak robić, no, że jak ci się nie podoba ich muzyka, to chcesz ich rozpierdolić, bo nie, bo ty grasz coś innego. No i co z tego? Kradzież kawałka? Dobra, inna sprawa, chociaż... ponowię swoje zdanie i jeśli zrobiły to w swojej aranżacji, to myślę, że jak najbardziej szapoba, bo to też trzeba umieć. A jak jest skopiowany jeden do jednego, albo nie wiem, bas podbity i właśnie zrobione jakieś chujowe remiksy, no to... Powiem ci tak, jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy, bo jeśli nie... Kurwa... Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No... Johnny uważał, że odchodzę z samuraja dla kasy. I dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha. A z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać. Także ten. Bardzo dobra kawa, naprawdę. Dusza rockerboya, jesteś produktem. Nie słyszałem twojej muzyki, więc nawet nie umiem. Żadna z tych opcji mi się nie podoba. Nie chcę mówić, że Johnny nie żyje, jak mi siedzi we łbie. Zastanów się, co dla ciebie jest najważniejsze. Ale no w sumie z drugiej strony... Trochę racja. Johnny nie żyje. Podobno. Ty żyjesz. Zastanów się, czyja prawda jest dla ciebie najważniejsza, twoja czy kogokolwiek innego? Czy to podchwytliwe pytanie? Tylko jeśli nie masz jaj, by szczerze odpowiedzieć. Muszę się zbierać. Dzięki za... no wiesz... Nie ma za co. O, chyba go przycisło, bo tak idzie niepewnie trochę. Espresso zadziałało. Ja wypiję do końca. Bardzo dobre, naprawdę. No. Nie ma sensu żyć pod czyjeś widzimisię, no. Jak byli w zespole, okej, okay, powinni się jakoś dogadywać i dochodzić do jakichś kompromisów, ale no, skoro Johnny no, nie żyje, no a Kerry ma jeszcze swoje życie do przeżycia, no to
jakby po co ma patrzeć na to, co powiedziałby John? Jasne, jest to zawsze jakieś rozwiązanie, ale patrzeć na to, co ktoś powiedział, kontra bycie szczęśliwym, to często są dwie różne rzeczy, także... także tak. Jak tam... O, 26 minut. Jezus Maria, jak głośno. I nie ta kamera, co jest grane? Ostatnio mnie bardzo często przełącza. Wbrew moim... Wbrew mojemu wszystkiemu. Dobra, jedziemy. Kerry jeszcze będzie najprawdopodobniej dzwonił, więc będziemy czekać po prostu. Ale jest to robić, więc nie ma... Nie ma problemu. Cyberpsychozy, taroty, sroty, pierdoty, koty, klamoty. Bardzo dużo rzeczy jest jeszcze do ogarnięcia. Kusi mnie, żeby wrócić do tych redneków, u których był do wygrania ten smart gun. I zrobić tam mały rozpierdol, ale no... Nadal się to będzie kłócić jakoś z moim... stylem gry, więc chyba jednak nie. Nie przesłałem ci kasy, bo zapomniałem, ale powinno zaraz paść na konto. Zajebista robota. Dziękuję. No już, nie zrobiłem ci przelewu za wykonaną robotę, bo mi się zapomniało. Tak, to jest właśnie. Dobrze, że są... No, te przelewy tutaj są błyskawiczne. Wystarczy poudawać pistolet z palcy w czyjąś stronę i przelewać jej hajs. Kurde, te barierki tu są tak niepotrzebne. Zawsze je zauważę dosłownie w ostatniej chwili i prawie, że się mnie wypierdolę. Bo za cholerę nie mogę skojarzyć, że to jest to miejsce i one za chwilę tutaj będą. Ale tym razem mi się jakoś udało w miarę na czas zobaczyć. Jeszcze nie uszkodziłem od momentu startu tym autem, więc jest całkiem nieźle. Póki co. Chociaż i tak rekord to chyba była pogadanka po finale. Tam dość długo mi się udawało bez większej szkody zajechać. To ich kręcanie. Zane Jagger, jeszcze raz dziękuję. Jak co? Kim ty jesteś? Diagnoza wdzięczności ze zniżką. Wpadnij do Jinguji, wybierzemy coś... A, to ten! Swoją drogą reflektujesz na ploteczki. Dowiedziałem się czegoś interesującego na temat oficerki McStacku. Ta, co nas przesłuchiwała. Ploteczki? Zawsze. Jest ten koleś od tej ekskluzywnej odzieży. Zapomniałem o tym całkiem. Ciągle mi się wydawało, że już ją gdzieś widziałem. Coś mnie tknęło. Sprawdziłem archiwum News 54 i niespodzianka. Dziewczyna była cyberpsycholką. 10 stycznia zabiła 14 osób. Nazywa się Melissa Ray. Rory. Zgarnęli ją i siłą wcieli do McStacku. Ironia losu. Co ty gadasz? Dobra, czekajcie, muszę komunikator otworzyć, bo nie widzę, co odpisuje. Nie boję się, że znowu wpadnie w amok. Wydawała się tak dziwnie zajarana tą całą jatką. No właśnie, pytała, czy ja jestem ten, czy czułem ekscytację, jak zabiłem typa. Chociaż go nie zabiłem. Jakoś mnie to nie dziwi, kto lepiej rozumie cyberpsychola niż laska, która ewidentnie jara szlachtowanie ludzi. Ale na ploteczki tam miałem przyjechać, a nie mieliśmy wymieniać sobie SMS-ki. Jeśli będziemy mnie bronić przed wariatami, jak dla mnie może być sobie zjara na czymkolwiek. Do zobaczenia w przytulnym zakątku elegancji. Dobra, to jeszcze może dzisiaj na koniec sobie tam zajrzymy. Tylko czy to mi się pojawiło jako quest, czy po prostu mogę tam podjechać? Do tych żywiołów, wędrówka głupca, psycho killer i do krwi. Nie ma. A ja nie pamiętam, gdzie to było. Niestety, bo te sklepy z ciuchami, one nie są pooznaczane w żaden sposób. W sensie, no jest, że to jest sklep z ciuchami, ale jaki, to już nie, a ja nie pamiętam naprawdę, gdzie to było. Nie mam bladego pojęcia. Może tu? Cholera wie, nie wiem, bym musiał sobie zobaczyć na odcinku, gdzie był ten wykrzyknik. I ewentualnie tam podjechać. Może dostanę jakiś garnitur za darmo, albo ze zniżką chociaż. Chociaż tak nie wiem, czy założę. Jakoś naprawdę tak mi podpasował ten wygląd mojego V, że to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Nie? Praktycznie od samego początku gry łażę mniej więcej w tym samym. Dobra, bo to jest w Afterlife. To Afterlife gwiazd jest tutaj. Nie, czasami mi pokazuje, że mogę sobie tutaj podjechać na parking, a czasami właśnie mi każe gdzieś tam od
drugiej strony chodzić. Nie wiem, o co chodzi. Od czego to zależy. Tu non-stop te same auta stoją. Moje też. O, 21 tysięcy to jest od Kerego? No kurde, chłop nie oszczędza. A z drugiej strony, co ma robić już z tym hajsem? Podejrzewam, że co chciał, to już se kupił. Myślałem, że mnie nie wpuścił. Tak, poważny typo. Siemanko. Wszystko w porządku. Trochę mi brakuje widoku trzecioosobowego, bo czasami właśnie a propos tego, jak moja postać wygląda, chciałbym się trochę ponapawać, no ale niestety nie chce mi się moda instalować na ten... Wi, słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Zainteresowany? No, tak. Słucham. Widzisz, wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech zgadnę. Pigułki na potencję? Mr. Stad w okazyjnej cenie? Jestem poważnym człowiekiem, Wi. I zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje księgę zaklęć. Jeszcze sprzed upadku pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No, więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. Chcę, żebym wykradł tę księgę. Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. Mam za ciebie robić zakupy? Co, może jeszcze wyskoczyć po zgrzewkę Nicoli? Dobra, pomyśl, Wi. Kto chce się rozstać ze skarbem? Kto tak robi? Desperaci, Wi. A desperaci mają taką niemiłą cechę, że są nieprzewidywalni. Jedno niewłaściwe słowo i sięgają po broń. Dlatego to ty pójdziesz na spotkanie ze sprzedawcą. Z Giverą za paskiem. Okej, zrobię to. Zuch, chłopak. Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia. No dobra, niech będzie, przeczytaj wiadomość. Kontakt dostałem, dzięki. Co, telefon Iren? Do kolesia? Zadzwoń do Reno. Sprawy księgi? Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płata w całości na miejscu. Rozumiem. Niech będzie. Doskonała. Wysyłam adres. Przyjdź sam. Mogę przyjechać? To jest bardzo ważna kwestia. Przesyła ci koordynaty. No dobra, to mamy. Udaj się pod adres podany przez Renault albo R3N0. Bądź sam, mam oczy wszędzie. Okej, nie ma problemu. Nie, żebym miał z kim przyjechać. Nikt nie chce ze mną jeździć moją Quadrą Cthulhu. Kurde, no zajebiście mi się podoba ten samochód. Myślałem, że zielony będzie moim jakimś tam faworytem. Faworytem, ale nie. Absolutnie nie, bo to jest ten. Cthulhu jest takim złotym środkiem pomiędzy Avengersem, a właśnie zielonym Bulitem, go nazwijmy. Skoro jest pod wzór tego Mustanga robiony. To jest taki złoty środek, bo Bulit się zajebiście prowadził, ale nie był jakiś turboszybki, a Avenger za to był tak kurna dziki, że miejscami aż za bardzo, a to jest po prostu, tak jak mówię, złoty środek, nie? O, i dowiezie gdzie trzeba w całkiem zadowalającym czasie i się też tak nie wypierdala na zakrętach. Znaczy to, że ja się wypierdalam na zakrętach, to jest zupełnie inna kwestia. To nie jest wina samochodu. Bo jak nie patrzycie, to mi naprawdę świetnie idzie. A przed wami się stresuję. Albo jeżdżę strasznie zachowawczo, albo strasznie wszystkich zabijam dookoła. Też mam wrażenie, nie skupiam się aż tak bardzo, jak jadę sam, to sobie po prostu, wiecie, tu jadę, sobie obserwuję drogę, bo jednak jadę w milczeniu, a do was gadam, bo jakoś nie mogę się aż tak skupić. To trochę źle świadczy, ale spokojnie, podczas normalnej jazdy samochodem. Większość uwagi zdecydowanie poświęcam temu, co się dzieje na drodze, niż rozmowie z pasażerem.
ja to nie jestem chyba pasażerem, no, to znaczy trochę jestem w zasadzie, bo wiozę sam siebie po prostu. Co to zaraz z kminy, nie wiem. No i wyjebane absolutnie. Naprawdę? Z kim ja walczę teraz niby? Z tobą? A kim ty jesteś? Ej, to jest Renault. A ja się nie chciałem strzelać z Renault. Ała. Ała. Będzie quest niezaliczony? No. Nie. 18:10 to z teraz. 18. Nie, absolutnie. Nie zgadzam się na takie gówno. Bo ktoś dotknął mojego samochodu i się przewrócił, to kobita się wkurwiła i zaczęła do mnie strzelać. O. Dobra, gdzie to jest? 1,6 km, spoko, nie ma sprawy. Aha, to po wyjeździe z Afterlife mi zapisało, no dobra. To przejedziemy się jeszcze raz. Nie. Z mojej winy? Okej, okay, ale z winy czyjejś nie mam, nie mam zamiaru. Gdybym świadomie stwierdził, że mam wyjebane na jakby estetykę jazdy i po prostu się tam wpierdolił w tych ludzi na chodniku i wtedy ona by się wkurwiła i zaczęła do mnie strzelać, to spoko, mógłbym ją z zamachem samobójczym potraktować i gralibyśmy to dalej, ale nie w ten sposób, nie jak znowu głupi NPC dotknął mojego samochodu i się wypierdolił i nagle wszyscy zaczęli mnie bić dookoła. Nie, stwierdziła, że jestem chyba naprawdę niebezpiecznym przestępcą, skoro zaparkowałem i ktoś się potknął. Naprawdę. No, zagrożenie życia z mojej strony totalne. Co, ci NPC jeśli chodzi o... ci NPC jeśli chodzi o zachowanie się wokół mojego auta, to jest po prostu jakaś masakra. Fakt, że inni kierowcy NPC mogą sobie rozjeżdżać swoich współtowarzyszy NPC-ów. Ale mi, broń Boże, kurna, jak jechaliśmy z Kerem, odjeżdżaliśmy spod tej knajpy, na której się widzieliśmy, to ty jawnie potrącił kogoś, no wszyscy mieli ręka wyjebane, ale ktoś wpadł na mój samochód i już był problem. Dobra, zobaczmy, może i tak dojdzie do strzelaniny, no ale to przynajmniej, wiecie, ze źle poprowadzonej rozmowy albo coś, a nie... nie z takiej głupoty. Siemano, dawaj, co tam masz? Tak? Mogę to zhakować po prostu? Księga Zaklęć. Masz ją? Oczywiście. W bezpiecznym miejscu. A, to nic związanego z podam tym, ci tak? Na miarę skrytki, jak tylko dostanę pieniądze. Próbujesz mnie wyruchać. Bynajmniej. Ja po prostu... A ja tego bardzo nie lubię. Kusi mnie, żeby zakończyć te negocjacje. Z hukiem. To byłby wielki błąd. Po pierwsze, nie próbuję cię oszukać. Po drugie, jestem przygotowana na taki obrót spraw. Tak, widziałem. Nie podoba mi się to. Ale niech będzie. Zaufam ci. Nie pożałujesz. Oby. Bo inaczej to ty będziesz żałować. Masz moje słowo. Jeszcze przewróciła oczami, co za... Na miarę skrytki są już na twojej skrzynce. Na razie. No ciekawe. Co też będzie? 60 metrów. Dobra, to całkiem niedaleko, więc teoretycznie powinienem być w stanie szybko tu wrócić i jej najebać, jak będzie trzeba. Jak wsiądę w samochód, to nie ma najmniejszego sensu, dobra. Ale jak już wsiadłem... Chociaż nie, to się wiąże z jazdą po chodniku wśród niezrównoważonych przechodniów, to ja dziękuję, po prostu się tam przejdziemy i tyle. Trochę na skróty.
No jestem ciekaw, co tu z tego wynikło. Są tu gdzieś schody w ogóle? Są, tylko chyba akurat ja na nie nie trafię. Aha, trafiłem, ale na schody na górę. Dobra, to nic. Robimy tak. Hops. A tu? O cholera. ZetaTech XPR. Przecież to ma z 50 lat. Co najmniej. Miałem ten tablet. Wtedy to był szczyt techniki. Czyli dobrze. Otwórz menu drzask i zhakuj... No kur... Jasne, że tak. Tylko które to będzie? Będzie tutaj... Zakładka zaszyfrowane? Jest, księga zaklęć. I jedziemy. Schematy wytwarzania haka wyższego stopnia. Pobiera wrogie oprogramowanie z drzazgi. Dobra, fajnie by było zrobić absolutnie wszystko. Tylko czy tak się da? No dałoby się. Jakbyśmy zaczęli od tego ostatniego, to byśmy po kolei mogli zrobić w zasadzie wszystkie. Tylko czy ja mam tyle miejsca? Ile mi to zajmie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie da rady. Nie ma opcji. Dobra, to robimy, spróbujemy zrobić przynajmniej te trzy od końca. 55, 1C, FFBD, 9, bardziej to. BD55, dobra, powinno się chyba udać. To na razie zrobimy tak. 55, 1C, FF, BD, E9, BD i 55, dobra. Proteczki z BBS-ów się sprawdziły. Forteca danych ZTTK-u to jebany Alcatraz. Zmodowane pitbule przy każdym porcie wejściowym, speed trapy i SIA na punktach dostępu. Kiedy tylko postawiłem stopy na ich siatce, próbowali mnie dorwać flatline'em. Oczywiście, nie ze mną takie numery. Combo Ardwarka i Killer 6 rozwiązało problem, ale nie było łatwo. Moja wierna Elizla dymiła pod koniec walki jak raca. W każdym razie udało się. Nie wierzycie? Zajrzyjcie tu tam sami. Na szczycie fortecy zamiast loga korporacji jarzy się napis Spider Murphy tu była. Kurwa, on to zrobił. Bartmus wypuścił datacrash do sieci. Sieć rozpada się na moich oczach. Bity mieszają się ze sobą. Fortecy danych rozpuszczają się jak lodowce. Powódź zer i jedynek zalewa autostrady informacyjne. Giełda wariuje. Indeks w Nowym Jorku spadł o kilkaset punktów w godzinę. CEO Kang Tao popełnił samobójstwo. Netwatch wariuje. Ja pierdolę, koniec starego porządku, koniec korporacji. Iha! Bartmus się pomylił. Wszyscy się myliliśmy. Internet był zwierciadłem, w którym się odbijało nasze życie, myśli, marzenia. Bartmus roztrzaskał je na kawałki. Myślał, że to wystarczy, ale przecież w każdym z tych srebrnych odłamków wciąż można się przejrzeć. Zmieniło się tylko tyle, że zamiast jednego lustra mamy ich tysiące. Każda korporacja, rząd, gang ma teraz własną sieć, którą rządzi żelazną ręką bez jakiejkolwiek kontroli, bez żadnych regulacji. A ci, którzy nami rządzą, którzy doprowadzili nas do tego krzemowego piekła, i tak mają sposoby na to, by trzymać rękę na każdym kablu i rejestrować jego puls. Są jak parki, które zebrały w dłoń splecione w warkocznici światłowodów, a każdy z nich mogą przeciąć jednym ruchem ostrego jak sztylet paznokcia. Słyszą naszą frustrację, patrzą na nasz jałowy bunt, śmieją się tak, że świat drży w posadach. No to dostaliśmy, kurna, ten dziennik z rozjebania internetu. W sumie tak, teraz gdzie się idzie na jakąś właśnie... zlecenie NCPD czy coś takiego, no to gangusy są podłączeni razem do jednej sieci, nie? Po ich własnej jakiejś małej prywatnej, którą mogę zhakować i mogę im narobić kuku przez to. Więc cóż, dla mnie spoko. Bo łatwiej mi się eliminuje zagrożenie ewentualne. No ale ciekawostka, ciekawostka. Widzicie, wystarczyło wyciągnąć cyberdeck od gościa z lubówki na wysypisku. I proszę bardzo, jakich rzeczy się dowiadujemy, jak się questline rozwija. No dobrze w sumie, że nie odjebałem tej kobitki. 7000 to jeszcze nie jest jakieś takie, nie wiem, nie są jakieś niesamowite pieniądze.
Ty, a ten Nix mi przesłał ten hajs w ogóle? No tak powiedz. Nie, bo on powiedział, że mi odda. A, czyli ja bym musiał mieć na wyłożenie. No zakładając, żebym nie miał, pewnie musielibyśmy się strzelać. Coś mi się tak wydaje. A, no swędzi. Podczas jazdy samochodem niebezpieczne. Zwłaszcza, że grając na padzie nie mogę jedną ręką. No nie. Jedną ręką dodawać gazu i kierować. Chociaż w sumie. No, dość koślawo tu wychodzi. Nawet wcale. Dobra, nie będziemy kombinować. Będziemy jechać normalnie, a przynajmniej najnormalniej jak tylko jestem w stanie. No już z przyzwyczajenia przekraczam te 45 minut. No. Ciężko mi będzie się przestawić z powrotem. Ale spoko, oddajemy tylko tego questa i. I kończymy. Kurde, hamulce w tych autach to jest bieda straszna. Musiałem wcisnąć i ręczny, i nożny, że tak powiem, żeby wyhamować pod tymi barierkami. Na samym ręcznym bym się nie zatrzymał, na nożnym raczej też nie. Więc fajnie się jeździ tymi autami, ale czasami zahamować to jest po prostu tragedia. A niektórymi to skręcić to też jest nawet wyzwanie. No, to widzę od momentu mojego wyjścia leci ten sam kawałek. Fajnie, jakaś 10-minutowa ballada pewnie. Czy coś w ten deseń? Przestaję odpowiadać na twoje zaczepki już. Kompletnie nie bierzesz sobie do serca tego, co ci mówię, czyli że jest w porządku. I co? Masz tę księgę? A żebyś wiedział. Jeśli masz pieniądze. Tak jak mówiłem, V. Jestem poważnym człowiekiem. Masz. Tyle, na ile się umawialiśmy. Nie, no nie będę z niego zdzierał, no. Dał hajs i tyle. Dzięki. Nie ma za co. Zasłużyłeś na tę kasę. Co, po prostu mi zwrócił? Czy nie, no mówisz, że jakiś bonus dostał. No i pięknie, no i tyle, no. Nie miałem kompletnie żadnego powodu, żeby brać od niego więcej hajsu, nie? A może powinienem, nie wiem, dobra. Ty, coś ty za jeden, Pepe. On mnie kojarzy. Jakby co jestem w domu, nie... Aha, to jest ten, z El Coyote Cojo. Jeszcze raz dzięki. Może nie wiem wszystkiego o Cinti, ale wiem, że mnie kocha. Chuj zresztą. No i to jest prawidłowe podejście. Dostałeś przelew. Dobra, no i tyle. Co? To koniec, tak? Czekamy na jakieś kolejne telefony. Jeden i jedyny wykrzyknik, do czego ja doprowadziłem. A, sorry, nie, po prostu miałem zły filtr wybrany, zapomniałem o tych ringach. o ringach? I ten mnich jest jeszcze. No, to tego mi się nie chce robić. Dobra, to nie wiem, co będziemy robić w następnym odcinku, ale to jest moje zmartwienie na w sumie za 5 minut, więc... Lepiej by się było zastanowić. Tak czy inaczej, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!